Także zaczynamy, ja odpalam replay, a ty tłumaczysz krok po kroku, co się dzieje w tej grze i jak w tej grze ty faktycznie będziesz kierował. No to na samym początku dobrze jest sobie zaznaczyć tak naprawdę, że operujemy Lucianem w Gangplanka. Jest to docelowo dobry matchup, dysponujemy tak naprawdę defensem range'a jako Luciana i nasza pasywka nam tak naprawdę pozwala później bardzo łatwo kontrolować beczki Gangplanka i możemy go tak naprawdę z łatwością dojeżdżać na tej linii. W dżungli jest matchup Jarvan na Viego, czyli wydaje mi się, że taki dosyć klasyk, jeżeli chodzi o grę na solo Q. Reszta matchupów na midzie można uwzględnić czy na bocie, ale głównie nas interesuje 2 na 2 wokół topa, no i jak zaczyna nasz jungler. Na chwilę obecną mam informację, że mój Jarvan chce zacząć z Reda, więc i też postawił Warda, którego możemy zobaczyć koło enemy blue buffa między wilkami, więc będę mieć również informację, skąd zaczyna Viego. Czyli będę mógł się do tego zaadoptować, na przykład jeżeli Viego się pojawi w najbliższych 30-20 sekundach na tym Wardzie, no to będę mieć informację, że zaczął z blue. Jeżeli się tam nie pokaże, no to będę mieć informację, że pafuje do topa i będzie chciał asekurować Gangplanka. Okej, okay, czyli podsumowując, bo będę zaznaczał, że to są bardzo ważne rzeczy, żeby gdzieś tam widzą podkreślić. Czyli dla ciebie na samym początku gry są ważne dwa tematy. Matchup i to, gdzie zaczynałem dżunglerzy. I na tej podstawie będziesz tą grę tak naprawdę rozgrywał. Bez wiedzy, gdzie zaczynałem dżunglerzy, byłoby dużo ciężej, tak? Jakby to jest... Znaczy, ja jestem w stanie założyć, gdzie zaczyna enemy jungler, plus bardzo często lanerzy liszują swoim junglerom, więc choćby przez obserwację, czy enemy botlane przyjdzie spóźniony, czy enemy toplaner przyjdzie spóźniony, możesz już założyć na przykład, że enemy jungler zaczął z red side. Oczywiście jest sporo junglerów, którzy mogą zacząć solo i wtedy musisz mieć w głowie timery, w których może na przykład enemy jungler zgankować twoją linię. I często to będzie 3.15, 3.0. Wiadomo, że wraz z trwaniem gry możesz sobie mniej więcej kalkulować, kiedy enemy jungler powinien się pojawić tak naprawdę koło twojej linii. Dobra, konkretne pytanie. Czemu nie pomagasz junglerowi? Bo na poziomie golda, platyny, diamentu wspomniałeś o tym, że dużo ludzi pomaga junglerowi i po tym możemy poznać, skąd zaczął enemy jungler, a ty tu nie pomagasz. Czemu? Przede wszystkim Jarvan jest taką postacią, która bardzo łatwo tak naprawdę solo startuje, nie tracąc przy tym za dużo zdrowia i mój leash jest niepotrzebny. A drugą kwestią jest to, że chcę kontrolować swoją linię od pierwszych minut. Jeżeli załóżmy, pulowałbym dla swojego Jarvana, oznacza to, że przychodzę spóźniony na linię, mam mniejszą kontrolę minionów i na przykład kiedy Gangplank by nie liszował i byłby od razu na linię, mógłby kontrolować tak naprawdę wave'a i pierwsze tak naprawdę minuty rozgrywki są już przesądzone, jak potoczy się pierwszy wave. Więc dla mnie jest bardzo ważne, aby kontrolować tego wave'a, aby paniszować już Gangplanka od pierwszej minuty gry. Okay, czyli kolejny punkt do zapisania. Chcesz dominować linię, chcesz kierować, poproś swojego junglera, żeby może zaczął od bota, ewentualnie zapytaj, czy może zrobić solo i napiszmy może na tej niższej dywizji takie pytanie, czy możesz zacząć solo, bo mi to daje dużą przewagę. Czyli proponuję zaznaczyć to, bo domyślam się, że on wie, ale gracz diamentu, platyny i golda będzie się do nas, że powiem brzydko, pluł, więc warto mu wytłumaczyć na początku gry, o co chodzi, nie? No tak, tak, ale wiadomo, że raczej przed grą rzadko ktokolwiek chce pisać rozprawki na czacie, więc nawet napisanie I can't leash jest wystarczającą informacją, czy I can't... No, wydaje mi się, że to jest jakby najbardziej useful, aniżeli pisanie rozprawek. Tak, tak, tak. Okej, okay, co robimy z wave'em? Bo ludzi na pewno interesuje wave management. Nie od dziś wiadomo, że wave management na linii jest kluczem do wygrania gierki i do dominowania. Jak ty rozgrywasz wave'owo tutaj ten level 1? Bo tak jak powiedziałeś, level 1, level 2 są bardzo, bardzo kluczowe, więc powiedz o tym więcej. No to przede wszystkim hituję tak naprawdę wave'a kilka razy, aby mieć już kontrolę nad tymi minionami. Widzę, że Gangplanka nie ma na linii, więc automatycznie będę chciał spuszować część minionów i stać agresywniej na linii. W tym momencie mogliśmy zobaczyć, że co jest bardzo ważne w momencie, kiedy gramy Lucianem w Gangplanka na topie. Ten matchup, ogólnie Lucian na topie, rozgrywamy często w ten sposób, że nie skupiamy się na tym, aby autoatakować przeciwnika. Co przez to rozumiem? Kiedy autoatakujemy early on przeciwnika na linii, zbieramy agro minionów. I często te trade'y są niekorzystne dla nas, ponieważ pomimo tego, że otrzymamy pozytywny trade, to miniony są w stanie jakby
zadać nam podobną ilość obrażeń i często unikamy na linii, kiedy jeszcze miniony są w podobnej liczbie tych trade'ów z autoatakami. I szczególnie jest tu warto zwrócić uwagę na to, że Gangplank gra taką runę jak First Strike. I ta runa tak naprawdę dezaktywuje się w momencie, kiedy zadacie mu obrażenia, więc dla mnie co było ważne tutaj, aby nie podejść na pierwsze Q, żeby nie dać mu tego first strike'a, no i trafić za pomocą mojego Q i automatycznie, jak można było wcześniej zobaczyć, ustawiałem się między w linii prostej po minionach, tak aby zahaczyć o Gangplanka z mojego Q. Dokładnie. Więc okay. na ten moment widzimy, że Gangplank nie jest w stanie podchodzić na autoatak i ja gram tak naprawdę w tych minionach i za każdą próbę jego Q czy autoataku teraz będę mógł starać się go paniszować. Tutaj widzieliśmy, misnąłem Q, ale tak naprawdę ta umiejętność powinniśmy się starać używać jej jak najczęściej, ale również jak najtrafniej, kiedy na przykład przeciwnik chce z las hitować, wtedy powinniśmy szukać okna, aby używać swoich umiejętności, bo wiele łatwiej jest nam trafić i wtedy tak naprawdę jest taka stop klatka, gdzie przeciwnik musi się zatrzymać, aby użyć swojej umiejętności czy też autoataku. No i na ten moment widzimy, że spuszowałem dwa wave'y, widziałem jak Diego przychodził do botside'u na tym wardzie, który przed chwilą wygasł. Więc tak naprawdę w chwili momentnej Gangplank mogę stać tak naprawdę pod jego wieżą i paniszować go za każde możliwe miniony. Przed chwilą mogliśmy zobaczyć, jak pod wieżą rozbiłem mu wave'a. No i na ten moment wiem, że Jarvan pafuje do botside'u, więc w tym momencie jak zatrzymamy grę, to mam dwa wybory. Po tym wave'ie, który będzie nadchodził, mogę spuszować ten wave pod turret i wykonać bounce back czy recall, ale niekoniecznie chcę to robić, bo wiem, że Viego jest w botside, więc mogę tak naprawdę aktywnie grać swoją linię i paniszować Gangplanka za jego miniony. Co jest dla mnie bardzo ważne na tej linii, aby uniemożliwić Gangplankowi Shin Recall. Jest to item, który kosztuje 700 zł. Gangplank nie gra w runach Feature Market, bo widzimy, że ma ciastka. Więc dla mnie bardzo ważne jest, aby wymusić na nim tak naprawdę pierwszy recall przed 700 golda. Jeżeli uda mi się to wykonać, to Gangplank traci bardzo duży power spike w postaci Shina i tak naprawdę od tego momentu, jeżeli ja sforsuję go TP bez Shina, mój laning phase wygląda o wiele łatwiej. Okay. I to jest kluczowa rzecz przeciwko wszystkim postaciom, które chcą budować jako ten first Shin recall. Czyli jest to na przykład Camille, jest to Gangplank przede wszystkim. Okej, czy ja bym tu się zatrzymał na sekundę. Czyli zwracasz uwagę na to, że ty jako top laner musisz znać power spike, czyli silny moment swojego przeciwnika. Ty musisz wiedzieć, co buduje przeciwnik na pierwszy item. Wiesz, że jest to Shin i wokół tego sobie gdzieś tam planujesz, żeby go zaorać, zmusić do recala i teleportacji, tak? Tak. Okej, druga sprawa jest taka, skąd ty powiedziałeś, jak musimy zagrać w tym momencie, ale z tego, co widzieliśmy, Viego robił puffing do góry, tak? Więc on idzie do dołu, ale pomówmy sobie o takim scenariuszu, w którym on by tu został. Czyli powiedzmy, ten Viego akurat zrobił taki puffing. Nie, poczekaj, a nie, on zaczął z góry, tak? Tak, zaczął z góry. A, okej, to ja się tutaj pomyliłem. Okej, czyli on zaczyna z góry i my wiemy, że on idzie do dołu, okej. To jest moja pomyłka. Dobra, czyli mamy względnie wolną linię, bo idzie do dołu. A co jeżeli on by szedł do góry? Czyli w tym momencie, na przykład tu, teraz drugi level, ty wiesz, że jungler idzie od dołu do góry. Tak jest bardzo często, jak wtedy gramy tego topa. Znaczy najprawdopodobniej tutaj chcesz showować wave'a, czyli bym starał się jak najszybciej dopchnąć tego wave'a pod wieżę przeciwnika, postawić sobie warda mniej więcej na środku rzeki, no i tak naprawdę będę mieć szybką informację, kiedy Viego będzie chciał mnie zgankować, no i tak naprawdę, kiedy Viego chce mnie zgankować w tym matchupie, to jestem praktycznie wyizolowany jeden na jeden. Jeżeli nie przyjmę za dużo obrażeń wcześniej od Gangplanka z losowych kół, to zawsze jestem w stanie uniknąć tego ganka, po prostu biegnąć w stronę swojego turetu i Viego nigdy mnie nie jest w stanie zabić. Okej, czyli rozumiem, że po prostu gdyby tu szedł Viego, to ty byś mocniej przepuszował tą falę, tak? Tak, mocniej bym przepuszował falę i tak naprawdę Viego by tracił czas, co wyróżnia tak naprawdę gry pomiędzy niskim poziomem, a co większym. Oto zazwyczaj na wyższym elo ludzie mają świadomość, gdzie jest enemy jungler i bardzo często gra się tak zwane over aggro, które jest jakby pozornym over aggro, bo
w ten sposób jakby ja manipuluję Nami junglerem, żeby on na przykład przyszedł do topa, no i w momencie, kiedy on się pojawia na przykład na moim wardzie, jestem w stanie grać wtedy już bardziej zachowawczo, na tyle, aby po prostu tracić czas enemy junglera, który mógłby poświęcić na przykład kampienie innej linii, albo farmienie kampów, nie? Ja osobiście zauważyłem już pierwszy główny sposób na kierowanie gier z topa. To jest po prostu gdzieś myślenie o tym enemy junglerze i choćby stawienie głębokich wardów. Tak jak powiedziałeś, jeżeli tu byś to mocno przepuszczał, a on by szedł od dołu do góry, to ty wiedząc to, kładziesz mu na przykład takiego warda na wyjście z linii, no i co? Wiesz, że on idzie albo do bota, albo do mida, albo do topa i już dajesz informację swojemu teamowi konkretną, tu jest jungler, nie zgincie. Czy jest to kierowanie? Uważam, że tak. I bierze się to stąd, że tak naprawdę byłeś na linii jako pierwszy, wbiłeś drugi level jako pierwszy, udało ci się przepuszczować linię, położyć tego deep warda i spotować tego enemy junglera, tak? Więc to jest no tak. Okay, fajny temat. Okej, okay, ale tu w tej grze on idzie faktycznie do dołu. Ty, tak jak powiedziałeś, grasz wokół tego Sheena, czyli chcesz obijać tego gunplanka, żeby... No chcę denajować mu jak najwięcej tak naprawdę minionów, obijać go w każdym możliwym oknie, jakie dostaje, żeby wymusić na nim recall przed Sheenem. Kiedy wymuszę taki recall, no to Gangplank ma dosyć ciężko w dalszej fazie laning phase'u, bo oczywiście później nie dostanie tak łatwych recalli, gdy już nie posiada teleportacji. Okay, w tym momencie, na przykład zapytam, jak zatrzymamy linię... A jeszcze zapytam, a czym się różniłaby się gra, jeśli grałbym melakiem? No bo wielu ludzi gra melakami, tak? Czy coś by się tutaj różniło w tym scenariuszu? Przede wszystkim jest to zależne od matchupu, bo wiadomo, że na przykład kiedy gralibyśmy melee matchupem, to na przykład sytuacja mogłaby być już odwrotna, że to Gangplank tak naprawdę może nas abuzować za pomocą parley i tak naprawdę early game'u, jaki oferuje mu jego postać, więc wtedy prawdopodobnie musielibyśmy dać się spuszować i moglibyśmy na przykład szukać paniszu ze swoim junglerem na gangplanku, ale w sytuacji na przykład, kiedy gralibyśmy melakiem, mamy kontrolę wave'a, oto próbowalibyśmy wydłużyć się naszą linię i tak naprawdę grać pod bounce back, bo nie jesteśmy w stanie aż tak paniszować Gangplanka pod jego wieżą, więc zależałoby na tym nam, aby spuszczać te 2-3 wave'y i konsekwentnie zbansować wave'a w naszą stronę, aby ta linia automatycznie się wydłużyła, no i żebyśmy mieli ten all-in potencjał na Gangplanku i wtedy też umożliwiamy swojemu junglerowi gang na naszą linię. Okej, brzmi to sensownie, brzmi to dobrze i nieco inaczej to by się rozgrywało. Bardziej. No w tym momencie jakbyśmy zatrzymali, to nie używałbym jako melak na przykład autoataków ani speli w wave'a, bo w tym momencie, kiedy taki jest wave state, no to będzie to się bansowało w naszą stronę, jeżeli nie używałbym żadnych umiejętności. Więc z biegiem czasu Gangplank będzie musiał dostać asystę swojego junglera i na przykład kiedy ja bym zawołał swojego junglera, no to dochodzi do sytuacji, gdzie jest 2-2 na topie i tak naprawdę powinniśmy na przykład setem czy tam Urgotem, jeżeli byśmy meczowali 2-2 w jego Jarvan, Urgot, Gangplank, powinienem być w stanie te 2-2 na topie wygrać. Bansować, czyli co? Mamy tu 6 creepów. Odbijać. Okay, po prostu kiedy enemy wave, kiedy mamy taką sytuację na linii, że przeciwnika wave ma te 6 minionów, nasz ma 6 minionów, ale ten wave jest głębiej na naszej linii, to automatycznie ten wave będzie się slow pushować, jeżeli ten status minionów jest taki sam. Okej, okay, czyli jeżeli fale spotkałem się tu, jest 6-6, to jako, że to jest bliżej towera przeciwnika, to się puszuje do nas. O tym no, z automatu jak wychodzą następne miniony, no to przeciwnika fala szybciej spotka się z naszymi tymi 6 minionami niż nasze, które nadchodzą z następnej fali, więc ten damage minionów będzie dłuższy o 5 czy tam 6 sekund, co spowoduje push w naszą stronę. To jest bardzo, bardzo ważne. Czyli ty jesteś rangerem, ty tu zostajesz, ty tu się dalej bawisz, bo wiesz, gdzie jest jego, ale gdybyś był melakiem, to byś chciał, aby to się pushowało do ciebie, bo na przykład chcesz go zolinować pod towerem. Tak jak powiedziałeś, chcesz, aby linia była dłuższa, czyli melakiem wolisz walczyć gdzieś tutaj. A to z raz, a dwa, jeżeli Jarvan by też pafował w swoją stronę, taki bans też byłby dla ciebie super randzki. A jeżeli nie ma tu Jarvana, on nie idzie w naszą stronę, nie ma tu Viego, to ty masz tutaj totalny high life i możesz tu robić co chcesz, możesz go pushować, obijać i tak dalej, tak? No tak. Dobra, okej.
Na ten moment widzimy, że tak naprawdę jestem w stanie wybrać bounce back czy push. No, na ten moment chcę wybierać tak naprawdę push. Widzę, że mój Jarvan kontestuje dolnego skatla, więc ja jestem w stanie zasekurować sobie priorytet na topie. Na razie chcę bounce'ować, ale widzę, że mój jungler tak naprawdę spingował, że będzie szedł golemy. Przed chwilą mogliśmy zobaczyć ping na golemy, więc ja w tym momencie chcę już kontestować ten push, aby mój Jarvan mógł wejść na przykład w enemy las. Widzę jego teraz na bocie. Mój Jarvan kontestuje się z nimi na bocie, przez co ja chcę znów zagrać bounce'em i czekam, aż mój jungler zrecalluje. I tak naprawdę tutaj będzie informacja zwrotna od mojego Jarvana, co chcemy zrobić. No widzimy, Gangplank na ten moment jest totalnie wywalony z many, no i nie może zbytnio podchodzić na autoataki. Moim celem teraz, jak widzimy ten lane status, jest spaniszowanie go za wzięcie kanona, co jest bardzo ważne, kiedy gramy range matchupy w melee. Próbować tak naprawdę ograniczyć enemy postać, aby nie była w stanie wziąć tego kanon miniona. To jest aż 50 czy 60 golda w early game, więc to jest tak naprawdę 2-3 stwory inne, więc na czym mi bardzo zależy, aby wyizolować go od tego miniona. I widzimy także, że tak naprawdę forsuję hard trade i używam jego cooldownów i też manę, aby on nie był w stanie tak naprawdę zlas hitować tego kanona, jeżeli już podejdzie, żebym mógł go wyrzucić w zamian z linii. Okej, i warto dodać, że też robimy to nie tylko grając range'em. Range'em jest to bardzo proste, ale jeżeli ktoś z widzów grałby tutaj melakiem w melaka i też ma przewagę, to kolejnym sposobem na kierowanie gry i dominowaniem linii jest odcinanie enemy od CS-ów poszczególnych, tak? Tak, tak, jest denajowanie. Najbardziej nam zależy tak naprawdę na kanonach i na melee warriorach i tak naprawdę walczenie o każdego miniona, kiedy już mamy tą przewagę na linii, jest bardzo ważne. No, to jest to coś, na co ludzie nie zwracają uwagi. To jest taka minigierka, tak? Masz wave'y i zwracasz uwagę, który minion jest low, patrzysz, aż on podejdzie i wtedy wchodzisz w trade'a, tak? Jakby to jest bardzo, bardzo ważne, bo no, ludzie nie wiedzą, kiedy wchodzić w trade'y, ludzie nie wiedzą, kiedy wygrywać te trade'y. Ale też tutaj bardzo ważne jest, aby uwzględnić, żeby to nie było takie trade'owanie, dobra, widzę, że enemy warrior ma na przykład low, czy mój warrior ma enemy low i przeciwnik chce go wziąć, no to rzucam wszystkie swoje miniony już w Ether i mówię, idę się trade'ować. No nie powinno to raczej działać w ten sposób, powinniśmy mniej więcej to synchronizować ze statusem zdrowia przeciwnych potworów, abyśmy sobie też nie denyowali tych last hitów. Więc jeżeli na przykład widzimy tego cannon wave'a, to powinniśmy sobie ustawiać wave'a w ten sposób, aby fala przeciwnika nie była w takim state'cie, gdzie już te potwory giną, a my chcemy na przykład jeszcze denyować naszego kanona dla przeciwnika. W takim momencie prawdopodobnie powinniśmy pozwolić na kanona i dobić sobie wzajemnie te miniony. Ale to wiadomo, zależy od tak naprawdę całej sytuacji, nie? Dobra, ja bym tylko, zanim przejdziemy dalej, ja bym tylko podsumował kolejny sposób na kierowanie, bo ja gdzieś tam próbuję to jakoś zebrać w kupę. To, co powiedziałeś, podsumowanie, bansujemy wave'a, czyli ty powiedziałeś, że ty wiesz, Jarvan idzie do góry i ty twoim pierwszym celem, tak jak powiedziałeś gdzieś tutaj, była taka myśl, że okej, okay, skoro to się puszuje do mnie, a Jarvan idzie do bazy, to ty chciałeś setupować ganga, dobrze mówię? No tak, tak. Tak. I więc, ale na ten moment tak. Widzę tak naprawdę, że Gangplank już jest praktycznie bez many, wyrzuciłem go ze wszystkich potek, jakie grał i prawdopodobnie ma jedno ciastko. No i widzę tego kanona, na którym będzie mu zależeć, więc chcę ściąć wave'a w odpowiedni sposób, abym mógł tak naprawdę się z nim strajdować, żebym nie dostał za dużo obrażeń od minionów i żebym mógł go spaniszować tak naprawdę na tym kanonie. Jeszcze widzimy, że przed tym, zanim podjąłem trade'a, zdenajowałem mu runę First Strike za pomocą swojego W. No i tutaj zaczynam grać agresywnie i widzimy tak naprawdę, jak się to kończy. Gangplank jest na niskim poziomie zdrowia, nie ma już many, nie ma health'a, no i musi zaliczyć tak zwany recall. Okej, okay, czyli gramy pod dżunglera, myślmy o tym, gdzie jest dżungler, myślmy, w którą stronę idzie. Jeżeli idzie w naszą stronę, to zbansujmy tego wave'a, dajmy się w cudzysłowie lekko przepuszować, można tak to powiedzieć, na poziom gdzieś tam niższych dywizji, ale jeżeli zauważamy, tak jak kolor zauważa sytuację, mogę wejść, mogę się strydować, mogę wygrać solo, to zróbmy. Tutaj kolor to zrobił i kolor, jeszcze może kolor, GPG jest zmuszony do cofnięcia i gdzieś tam teleportacji, I guess. No na ten moment, na przykład gdyby Gangplank zgridował i zostałby na wave, no to ja bym mógł zostać i z Jarvanem moglibyśmy tak nazwane homonto założyć, bo widzieliśmy w jego przed chwilą na bocie, więc moglibyśmy go nawet zdajwować, jeżeli mielibyśmy do tego ochotę, gdyby Gangplank oczywiście nie zrecallował, nie? Okej, okay. Zanim powiemy o TP-ku,
Czyli kolejna sprawa, chcesz zabijać na linii, chcesz dominować, okej, zdominuj sobie, ale zawołaj tego junglera, tak? No bo twój Jarva na challengerze wie, że on to zdaje, nie? A ja mogę powiedzieć, że ktoś tam gra na Goldzie, czy na Platynie, czy na Diaksie, oni nie wiedzą. Także warto tutaj zakomunikować, że trzeba jednak wołać tych junglerów i wołać, ej, Jarva, tu jest dive, tak? Chodź, zabijemy. No tak. Ale domyślam się, że nawet tutaj zmeczowałem teleport od pierwszej minuty, bo widzę, że mój dżungler jest w enemy lesie, więc kiedy ja steleportuję... Kiedy mój dżungler jest w enemy lesie, nie chcę oddać tak naprawdę tempa rozgrywki dla enemy top lanera, no i chcę kontestować i dusić enemy top lanera już tutaj w zalążku tak naprawdę, żeby nie był w stanie sobie tam ze slow pushować i na przykład uzyskać ten shin recall, jaki by chciał. I też wiem, że Viego raczej nie po drodze mu jest do topside'u. No wiem, że ma wilki, no i po wilkach nie ma już kampu w topside, więc dla niego najbardziej praktycznym puffingiem byłoby spafowanie do tego bota. Na topie bardzo mały ma kill potencjał i jeżeli mu nie wyjdzie gank na topie, no to mój Jarva jest mu w stanie wyjść w boce i gra się praktycznie dla enemy w jego kończy. A skąd bierze wilki? A skąd bierze wilki? Zapytam tak przewrotnie, żeby gdzieś tutaj gdzieś też właśnie pobudzić naszych widzów, bo ty mówisz o rzeczach bardzo oczywistych dla ciebie, ale ja będę tak właśnie tamto ugryzł, że tak powiem. Ty powiedziałeś, wiem, że Viego ma wilki, wiem, że będziesz szedł do bota. Czyli ty praktycznie grasz tego topa i ty wiesz cały czas, gdzie jest enemy jungler. Także wytłumacz widzom, skąd ty wiesz, że mu zostały tylko wilki. No to skąd ty wiesz, na tym przykładzie możesz cofnąć jeszcze 15 sekund do tyłu. No to widzę, że mój Jarva wszedł na Grompa, użył później niebieskiego i też oczywiście, że kiedy pierwszy puffing enemy jungler zrobił od topside'u, o to drugi z kampów będzie mieć bodajże za 2 minuty albo 2.30, nie jestem pewny dokładnie w jakim tempie się respił kamp, chyba 2.30? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, nie jestem. Okej, okay. Wydaje mi się, że właśnie 150 sekund respił się kampy w dżungli, więc oczywiście, kiedy enemy jungler zaczął swoje pierwsze tak naprawdę od blue buffa, no to wiem, że z okolicy 5 minuty będą mu się respiły znów te kampy, czyli to jest taki timer, kiedy muszę uważać, mój Jarva wziął enemy Grompa, który był już na drugiej rotacji, czyli miał więcej expa z tego Grompa. No i na chwilę obecną rozbił mi niebieskie. Wiemy, że Viego pafuje do Grompa, nie został Grompa, no i zaczyna teraz wilki. Jeżeli byś tam ruszył kamerą, to jeszcze widzę, że te wilki są atakowane. Więc wiem i automatycznie widząc, że Viego jest pulował do mida, w stronę mida, będzie chciał pafować do tych raptorów. No i tak jak powiedziałem, dla niego jest bardzo nieefektywne tutaj próbowanie mnie zgankować na topie. Jednak na niższym dywizji warto mieć warda tak czy siak, bo mógłby przyświrować jakiś tam gang z dupy, że tak powiem. Mógłby, ale jakby wiadomo, że ja w tym momencie jestem pewny, że gdyby Viego pojawił się w topside, no to mój Jarva jest w stanie wyjść mu na raptory, bo Anivia już ma priorytet, byłby w stanie spaniszować enemy bota i wiem, że w momencie, kiedy ja bym na przykład nie zginął, to gra jest bardzo utrudniona dla tego Viego. Tutaj widzimy, szukam Olina na gangplanku, tylko dlatego, że użył bezmyślnie pomarańcze i spaliłem mu na to flesza. I co tutaj jest bardzo ważne, chcę utrzymać swój priorytet. Wiem, że gangplank jest bez flesza, będzie musiał spalić wszystkie swoje potki. No i z biegiem czasu, aż Jarva zaliczy kolejną rotację swoich kampów do topside'u. Wiemy, że gangplank jest bez flesza i to z biegiem gry jest praktycznie pewny, że będziemy mogli go spaniszować, albo sam go będę mógł spaniszować na następnym swoim ultimate'cie. Co jest bardzo ważne, tutaj widzimy, że canceluje jego recall, aby nie był w stanie zrecallować. A co jest bardzo ważne w grze i co pojawia się bardzo często w niższych dywizjach jako błąd, że próbujemy forsować solo kille czy panisze solo. Kiedy uzyskamy na przykład enemy flasha za swój ultimate, poczekajmy na spokojnie na przykład na drugą rotację swojego ultimate'a, zawołajmy swojego junglera, postarajmy się zagrać tak naprawdę dookoła tego, aniżeli grać over aggro i wystawiać się na przykład panisz od enemy midlanera, który może zroomować w naszą stronę, od enemy junglera, który może nas zgankować. Tutaj pomimo tego, że widzieliśmy, że zagram agresywnie, spaliłem tak naprawdę bardzo ważny summoner spell dla gangplanka, bo on nie jest w stanie uciec, kiedy Jarva go zgankuje na szóstym poziomie. Więc teraz w tym momencie tak naprawdę co jest bardzo ważne, abym przekazał informację, że gangplank nie ma flasha, czyli pinguje i na przykład mogę Jarva do tego spingować, aby uzyskać tak naprawdę pewność, że zobaczył, że spingowałem, że gangplank nie ma flasha. No i muszę poczekać zwyczajnie do Jarva
zerwana 6 poziomu i aż znowu pojawi się w topside. Wtedy będę mógł go na przykład spingować, że jest dobra sytuacja, aby zgankować tego gangplanka. Tutaj widzimy na przykład, że wykorzystuje bounceback, widzi, że mój Jarvan pafuje do topside'u, no i po redzie, czy jaki, prawdopodobnie po redzie mój Jarvan, wiedząc, że gangplank nie ma flasha, jesteśmy w stanie spaniszować enemy top lanera. Więc znowu ustawiasz linię pod dżunglera. Coś, tak, czego się nie tak, robi tak. Na niższym poziomie, dlatego ludzie tych gier nie kierują i tak często nie zabijają. Mhm. Czyli nie ciągłe hard pushowanie na pałę i nie wiem, obijanie go pod towerem, tylko wiemy, że nie ma flesza, linia gdzieś się lekko puszowa na naszą stronę, możesz dać jej przepuszować i możesz sobie zabić tego gunplanka i to jest fajne, tak? Ciągle widzimy, że ta przewaga milionów niebieskich jest większa i to się puszuje do nas. Wystarczy teraz spingować Jarvana na niższym poziomie zwłaszcza i zagrać wokół tego, tak? No tak. Co tutaj jest bardzo ważne, że mógłbym też kontestować na przykład priorytet, aby wejść z moim Jarvanem do enemy lasu, ale w tym momencie równie dobrze widzimy, że mógłbym i tak zignorować tego wave'a. No widzimy, że mój Jarvan robi triki na trzepaku, wychodzi z pleców i nawet nie musi używać swojego ultimate'a. No i tak naprawdę gangplank tutaj ginie. Bierze ze mną wave'a, razem zabezpieczamy prio, no i możesz zatrzymać tutaj chwilkę i daj do tyłu 15 sekund, bo chcę mówić więcej, co chciałem, aby się wydarzyło. Wiedzieliśmy, mieliśmy timer, że enemy blue wstało, że enemy grump wstał, więc po ganku na topie możemy razem zabezpieczyć priorytet na topie i możemy po prostu wejść w enemy topside, jeżeli jego nie zrobił jeszcze swoich kampów, jeżeli zrobił, możemy zwyczajnie razem wejść na rzekę, no i zabezpieczyć z mid prio Heralda. I tak naprawdę ten Herald jest praktycznie nie do skontestowania, gangplank enemy nie ma ultimate'a, nie ma teleporta, no i będzie tak naprawdę bardzo ciężko dla niego jakkolwiek zaliczyć impact. Widzimy, że botlane jest na bocie i tutaj co się dzieje, w jego próbujesz cheezować, jeżeli dasz play Jarvana, próbuję go zabić i widzimy automatycznie ja podejmuję, widzimy, że Jarvan zachował erkę. Tutaj w jego uważam, że popełnił błąd, powinien stradeować jeden za jeden i prawdopodobnie w momencie zerkować po prostu w Jarvana, zabić Jarvana, ja bym zabił w jego i koniec tradu. No wybrał erkę do tyłu, nie w Jarvana, no i stało się 2 za 0 przy topside. Ja chcę zaliczyć recall, Jarvan widzimy wchodzi w enemy las w topside. Gangplank mógłby na przykład wejść na tego blue buffa, aby zdenajować blue dla Jarvana i ochronić kampy swojego dżunglera, ale tego nie zrobił na niższym elo, na przykład w waszych grach to się tym bardziej nie stanie, więc widzimy, że Jarvan tutaj ładnie z sytuacji, kiedy wykorzystaliśmy, że gangplank nie ma flesza, powstał taki, można powiedzieć, łańcuch zagrań, który doprowadził do naszej przewagi i wygrania 2-2 na topie. Ja powiem, co by się stało na niższym poziomie. Stałoby się to, że Herald byłby podejmowany i pytanie, czemu wy jednak zrezygnowaliście z tego Heralda? Na ten moment widzimy, że Anivia nie ma najwięcej zdrowia many. Ja nie mam swoich cooldownów, nie mamy cooldownów ultimate'ów, więc chcemy zaliczyć ja i Anivia recall. Mamy już dużo pieniędzy i tak naprawdę wiemy, że z tego tempo przeciwnicy nie są w stanie wziąć Heralda. Jarvan ma praktycznie wszystkie kampy do czyszczenia i pomimo tego, że ten Herald jest up, jesteśmy w stanie go zabezpieczyć później automatycznie, wykorzystując lepsze tempo do rozgrywki. Na przykład gdybyśmy teraz wszyscy razem hitowali tego Heralda i zajęłoby nam to, załóżmy, 20 sekund, no to gangplank Ahri mogą spuszczać swoje linie i automatycznie my jesteśmy w dosyć dziwnych zestawieniach na liniach, bo z jednej strony chcemy zaliczyć ten recall, a z drugiej strony no już mamy wave'y pod turetami i stracimy na tym, więc tutaj najlepszym rozwiązaniem dla nas jest zaliczenie tempo recallu, zagranie już po prostu pod następną rotację i pod następny play. Jarvan tu na przykład może zostać, bo na przykład on wyszedł dopiero z bazy i musimy poczekać na swoje ultimate'y, na swoich ultimate'ach będziemy chcieli grać ponownie. Poruszyłem ten temat, bo użyłeś bardzo ważnego słowa tempo. Ludzie nawet nie na niższych dywizjach, tylko nawet na tych wyższych giną przez to tempo, bo go nie wykorzystują, bo są chciwi, bo biorą za dużo, jeszcze jeden plate, jeszcze jeden herald, jeszcze 3 miniony, więc chciałem właśnie podkreślić też to, co powiedziałeś, dziś powiedzieć to bardziej przyziemnie, że tutaj po prostu nie jesteśmy chciwi, na pałę byśmy to mogli brać, tak jak powiedziałeś, ale stracilibyśmy coś tam i bylibyśmy spóźnieni na linii, więc
to ta cała walka, to wszystko tak długo trwało i to już się przedłużyło, że jednak najważniejsze z tego, co widzę dla ciebie, z tego, co tłumaczysz na najwyższym poziomie, na tym challengerze, jest to, aby wrócić do linii, wrócić do bazy, wrócić na linię z itemami, z HP, z ultami, nie grać wszystkiego na raz, na pucapu, kille, heraldy, to, tamto, siamto, tylko na spokojnie zrobiliście coś, obkupmy się i zróbmy heralda wtedy, kiedy nie stracimy z tego zbyt dużo, bo tutaj faktycznie, jak powiedziałeś, byśmy stracili i na midzie, i na topie, nie? No tutaj jest taka zależność, że w momencie, kiedy my dominujemy swoje linie, wygrywamy. Dla nas bardzo ważne już na wyższym poziomie jest denajowanie też enemy play. Na przykład, kiedy my byśmy zgarniali teraz Heralda, na przykład enemy w jego mógłby otworzyć bota, zgankować bota. Na przykład, kiedy my recallujemy, oni są w stanie zabezpieczyć mid prio, później jesteśmy w stanie grać ponownie pod jakieś obiektywy. Jeżeli byśmy na przykład zwastowali teraz tempo na Heralda, to ciężko później byłoby nam na przykład uzyskać priorytet, aby zagrać gdzieś z tym Heraldem sensownie. Więc tutaj bardziej chodzi o to, aby uniemożliwić przeciwnikom podjęcie jakiegoś playa i posiadanie też możliwości na rozgrywanie dalszych swoich play. Jeżeli my byśmy tutaj zainwestowali swój czas w Heralda, no to otwieramy też okno automatycznie dla przeciwników, aby oni mogli w jakiś sposób to strajdować. Kiedy będziemy ich meczować, no to automatycznie jesteśmy silniejsi, no i jesteśmy w stanie podejmować ich 2 na 2, 3 na 3, nie? Okej, to jest zrozumiałe. Dobra, to jest bardzo ważny case, żeby właśnie nie za dużo nie stracić tych wave'ów, grać tempo, czyli po prostu. Właśnie, jak byś opisał grę w tempo? Bo ludzie często pytają, czym jest gra w tempo? Jakie jest takie twoje zdanie z polskiego, jeśli chodzi o jakieś przełożenie tego na język polski? Jakbyś to sformułował? Znaczy, tempo jest bardzo zależne od gry i tempo tak naprawdę na niższym elo rzadko kiedy istnieje. Widzimy, że tutaj na Challengerze gracze przestrzegają tempa i tak dalej, ale bardzo często na niższym elo nie jest ono przestrzegane, co jest zrozumiałe, bo no, tempo jest to takie pojęcie, które w teorii nawet nie istnieje. Jakby kumasz o co chodzi, to jest jakby bardzo głębokie pojęcie, ale gdybym tu, tak jak tłumaczyłem na przykładzie tej gry z tempo, jeżeli my byśmy podjęli jedną akcję, no to przeciwnicy mają czas, aby podjąć drugą akcję. Jeżeli my na przykład zmeczujemy ich recall, jesteśmy w stanie się meczować 2 na 2 na midzie, na przykład kontestować się o prio na midzie, kontestować się o prio na topie, uniemożliwiamy przeciwnikom podjęcie jakich play, nie? Głównie o to chodzi z tempo, aby meczować przeciwników w tym, co robią, no i żeby nie doszło do takiej sytuacji, gdzie w teorii mamy przewagę, na przykład ja tym Lucianem, ale gdybym nie zaliczył recallu, no to prawdopodobnie siedziałbym z 1000, 1500, 2000 golda w plecaku, a chcemy mieć, pomimo tego, że snowballujemy, mamy ten gold, chcemy go aktywnie używać, więc chcemy wydawać go na przedmioty i wzmacniać naszą postać. I o to Czyli chodzi przede wszystkim w grze, nie? w zasadzie tempo równa się odwrotność chciwości, zostawania za długo, zamulania i tak to można mniej więcej nazwać, nie? Takie przeciwieństwo. Tak. Okej, wracamy na linię, co się dzieje. Jak tą gierkę kierujemy dalej? No, na ten moment bardzo ważne jest dla mnie uzyskanie ponownie informacji, gdzie jest Viego. Wydaje mi się, że zgubiłem się teraz na replay, ale wydaje mi się, że in-game powinien być w okolicach botsidu. Możemy Mam też sprawdzić. dobrą wizję wokół topa, więc Viego nie jest w stanie mnie praktycznie w ogóle zgankować. Więc mogę albo zbansować teraz wave'a, Gangplank cały czas nie ma flasha i mogę grać na swojej następnym alcie, na rotacji swojego alta pod praktycznie zabicie go od 100 do zera. No albo mogę go trzymać pod wieżą, denajować mu miniony i tak naprawdę zobaczymy z biegiem gry, jak się wyklaruje mój plan. Na ten moment chcę go obijać częściowo, utrzymując wave'a na tyle, aby on musiał wychodzić po tego wave'a, aby miał umożliwione trade'y z nim. No i denajowanie jego beczek i tak naprawdę kontrola cały czas wave'em. Widzieliśmy tutaj Jarvana w górnym lesie, także wiemy, że Viego tutaj nie ma, tak? Więc jesteś w miarę bezpieczny. No i jedyna możliwość, jaki Viego by się mógł pojawić, to od linii. A mam swojego flasha, mam swoje E, więc zawsze jestem bezpieczny, aby uciec tak naprawdę od tego Viego. Widzę, że mój jungler pafuje do topside'u, ja hard trade'uję się z Gangplankiem, lecz wymuszam trade'y na nim. No i teraz na ten moment mogę pushować tak naprawdę te wave'y powoli pod wieżę przeciwnika.
mogę próbować obijać turet. Widzimy też, że nie podchodzę dosyć często na te kuski gangplanka, że staram się głównie grać wokół swojego kół, nie podchodzić się na kół range gangplanka, staram się grać mądrze, powoli. Jakby tą przewagę, którą buduję, ona ma być powolna i mam też nie trafić elfa, żeby w jego nie był w stanie mnie zgankować. Ja tutaj tylko zaznaczę, nawiązując do kursu, który stworzyłeś, ty grasz tą grę 9 minut i dopiero teraz zacząłeś bardziej puszować linię. Wcześniej to był bounce back, jakieś przytrzymanie. Jakby to nie, mimo tego, że grasz range'em, czyli mógłbyś ciągle walić te autosy w miniony, nie robisz tego. I to jest to, co mówiłeś w kursie, tak? Czyli bardzo ważne jest to, aby znać pojęcia slow pushu, bounce backu, freeza, bo tak naprawdę wszystko to, co się stało w przeciągu ostatnich 9 minut, właśnie wzięło się z twojego zarządzania falami. Tu na dive'a, tu na playa z jakimś tam Viego i tak dalej, nie? No tak. Znaczy tutaj przede wszystkim na czym mi zależy na Lucianie, aby nie dawać tych minionów tak naprawdę gangplankowi za darmo. A jak je już wpycham pod wieżę, abym miał możliwość paniszowania go za to. Na przykład tutaj widzimy, mój dżungler zabezpieczył mid prio, no i fogują w stronę topa, gdzie ja teraz na przykład będę mieć umożliwione bardzo łatwe obijanie tego tureta. Widzimy Gangplank pali swojego ultimate'a. No i ja, korzystając z tego, że Anivia i Jarvan są w fogu, chcę grać agresywnie, podejmuję tego wave'a agresywnie, wiedząc, że enemy w jego nie może być w topside'zie. No i chcę tak naprawdę nie dopuścić Gangplanka, kiedy on już użył swojego ultimate'a, aby mógł podejść pod tę wieżę. A czemu nie może być w topside'zie? Miałem bardzo dobrą wizję rozstawioną, a z drugiej kwestii Gangplank by automatycznie nie chciał erkować pod swoją wieżą, jeżeli w jego znajdowałby się w topside'zie. Również dosyć nierozsądne z jego strony by było, gdy na przykład próbował mnie teraz gankować, kiedy nie kontestował mid prio, oddał wave'a na topie, jakby ten play byłby praktycznie za zero, jeszcze mój Jarvan zgarnia na tym Heralda. Nawet jeżeli ja, załóżmy, bym się zginąłbym, powiedzmy, pomiędzy turetami, zabierając za to wave'a, a Jarvan zabiera Heralda, to i tak, wziąłem całego wave'a ze sobą, oni nie mają tempa, żeby grać, mój jungler może skontestować kolejne mid prio i możemy na przykład z Heraldem zagrać do bota i enemy w jego poza zdobyciem killa nie ma wave'a na topie, aby grać dalej i nic tak naprawdę z pustego killa nie osiąga, Gangplank też na tym nic nie zyska i nie ma ultimate, aby móc ochronić bota. Więc w tym momencie, nawet jeżeli enemy jungler znalazłby się w topside'zie, no to to jest tak naprawdę błąd typu karygodny, bym powiedział. Jest bardzo łatwy do spaniszowania z takiej obiektywnej strony z gry. Ja celowo właśnie forsuję te pytanie, bo wiem, że problemem ludzi w niższych dywizjach, nawet w jakimś diaksie, jest to, że oni nie analizują minimapy. Czyli powiedziałeś, że ty pomyślałeś, że gość użył erki, to tamto, siamto. A Anivia była w enemy dżungli, okej, nie było tu w jego. Jakby ty zanalizowałeś tak, ty zanalizowałeś mida, topa, movement w enemy dżungli i jeszcze to, gdzie jest gangplank. Jakby wszystko to praktycznie z minimapy. I to właśnie chciałem ludziom zaznaczyć, że ta analiza minimapy i czytanie innych graczy, ich zachowań, patrzenie na swego dżunglera, to z tego, co ja widzę po 10 tych minutach gry, to jest jeden z bardziej kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o rozgrywanie topa i chyba każdej innej roli, co nie? No tak, znaczy przede wszystkim na topie, co jest bardzo łatwe i nawet nie mając informacji, czy nie analizując aż tak dogłębnie minimapy, możemy wiele ruchów enemy top lanera przeczytać zwyczajnie po jego movemencie. Na przykład kiedy gram matchup Lucian Gangplank i Gangplank klei na przykład 10 minut turret i w 11 minucie stwierdza, że on idzie all-in, on leci we mnie z autoatakami, kuklika we mnie, erkuje. No to automatycznie te 10 poprzednich minut gry o czym świadczy, że raczej nie robi tego, bo uważa, że Gangplank jest silniejszy na przykład już od Luciana, tylko prawdopodobnie albo enemy midlaner, albo enemy support, albo enemy jungler znajduje się pod topside i próbuje wymusić trade'a. Więc jako, szczególnie na niższym elo, starajmy się myśleć, czemu na przykład przeciwnik podejmuje decyzję A i starajmy się zrozumieć, czemu ją podjął. Jakby bardzo często jest to, na niższym elo jest bardzo łatwo wymusić wręcz ganka, bo mówisz tak, rzucam wszystko i idę się autoatakować z przeciwnikiem. Przeciwnik podejmuje rękawice jak w
jak wojny krzyżackiej rzucasz rękawice, dobra, idę się bić z tobą i tak wychodzi gang. No niestety na wyższym elo tak nie działa i powinniśmy raczej na tego typu zachowania zwracać uwagę i powinny nam się taki znak zapytania rodzić w głowie, czemu on akurat to zrobił. I powinniśmy raczej przeanalizować to w ten sposób w momencie sekundy, że okej, enemy jungler znajduje się w topside, dlatego zaczął grać agresywniej. Okej. I po prostu śledzenie, myślenie o tym, co robi przeciwnik i wyciąganie z tego wniosków. Dobra. No tak. Bierzesz tower, Jarvan ci tutaj gdzieś tutaj ochrania, tak? Jest enemy dżungli. Dla mnie to jest teraz bardzo ważne, że ja nie potrzebuję tego Heralda na topie. Jest bardzo dużo dżunglerów i wydaje mi się, że na gry na niższym elo automatycznie ten Herald zostałby rzucony na topia. No i ja go nie potrzebuję, tak naprawdę wolałbym, aby ten laning phase dalej dla mnie trwał, bo Gangplank jest bardzo denajowany, enemy jego nie może wrócić do topside'u, no i jesteśmy w stanie wziąć ten top turret, jak widzimy, tak naprawdę bez Heralda, jesteśmy w stanie też denajować miniony. Tutaj popełnimy błąd na przykład, bo widzimy, że enemy Ari zeszła z mida i komitujemy bardzo głęboko w Gangplanka w momencie, kiedy on spalił flasha. Powinniśmy po prostu wyjść i jesteśmy zadowoleni, Ari nie przepchałem tak naprawdę midlane'a i już ze spaleniem flasha Gangplanka, z denajowaniem mu wave'a i informacji, że Ari w jego są w topside'zie, nasz botlane gra automatycznie agresywnie, co możemy na teraz zobaczyć, że mój botlane, mając informację, że Viego i Ari znajdowali się w topside'zie, grają sobie agresywnie, obierają plate'y. Więc no, była akcja i jest reakcja ze strony mojego botlane'u. Gdyśmy nie popełnili błędu i na przykład nie zgridowali dalej, no to wyszłoby 0 za 0, spalenie Gangplanka, flasha i nic więcej by się nie stało, czyli mogliśmy uzyskać na przykład zysk bez killa, że sam summoner Gangplanka, stwierdziliśmy, że chcemy go zabić, no i podjęliśmy ryzyko, gdzie zapłaciliśmy dwoma głupimi śmierciami za śmierć Gangplanka. A propos Heralda, domyślam się, żebyś wbił na konto platyny, to byś napisał Jarvanowi, nie stawiaj Heralda na topa, zakomunikował, tak? Także ta wskazówka dla ludzi, którzy oglądają. Jak macie tą wiedzę gdzieś z tego live'a, to też nie jest tak, że ludzie w solo kolejce nagle będą wszystko rozumieli. Wy dostajecie wiedzę od challengera, od gościa, który jest totalnym kocurem, jeśli chodzi o topa. Także też nie zapominajcie o tym, żeby nie tiltować się na ludzi i komunikować jak najwięcej, no bo oni tego nie wiedzą, ich na tym live'ie nie było. No tak. Znaczy to nawet jest dużo scenariuszy na takich grach na najwyższym elo, że jednak jest ten Herald na topie, a na przykład top laner nie chciał Heralda, że wolą na przykład, żeby laning phase trwał. I to jest bardzo dużo przykładów nawet z gier najwyższych challengerów, więc to jest normalne, że ludzie muszą się porozumiewać i czasem dżungler na przykład zrobi, co uważa za słuszne i nie powinniśmy się za to gniewać, tylko bardziej się adaptować. Nawet jeżeli ktoś popełni błąd, no to musimy grać dookoła tego błędu, aby on tak naprawdę nie był aż tak dużym błędem. Jakby w momencie, kiedy ktoś popełnia błąd, jesteśmy w stanie się zaadaptować do tego błędu i go pokryć na tyle, aby on był jedynie takim drobnym wykroczeniem, aniżeli jakimś karygodnym błędem, nie? Dobra, ja bym tutaj postawił przecinek, jeszcze nie kropkę, bo jeszcze będziemy przegadywać kilka fajnych kwestii, także zostańcie z nami, ale chciałbym odejść na sekundę od tej sytuacji, od tego replayu i chciałbym cię trochę wypytać też dla ludzi, bo grałeś mecza Lucianem w Gangplanka, powiedz nam jeszcze o tym, jak kierować gierki stopa na inne sposoby, czyli może grasz innym bohaterem, na przykład Malphite'em, tak? I może możesz zrobić inne rzeczy niż tylko dominację linii. Wymień nam proszę praktyczne sposoby na to, żeby kierować gry stopa, bo moje osobiste dziś takie przeświadczenie odnosi się do słowa kierować, mam na myśli jakby dominować samą linię, ale też wpływać na pozostałą mapę. Więc case kierowania gier stopa w early game na pewno wszyscy chcieliby to usłyszeć. Inne po prostu sposoby, co jeszcze oprócz tego zostało się w tej grze, możemy robić.
Znaczy, w tej grze co się stało, to możemy uwzględnić, że nie tylko ja wygrywałem swoją linię, ale też przekułem przewagę ze swojej linii wraz włącznie jakby z grą z mojego dżunglera, przez co i mój dżungler był ahead i zdenajowaliśmy enemy dżunglera. Co przy tym jest bardzo ważne, kiedy na przykład uzyskujemy priorytet na topie, aby nie siedzieć non-stop pod wieżą przeciwnika, tylko na przykład co ja robiłem, że ruszam się z moim Jarvanem w enemy topside, próbuję szukać jakichś ruchów. Nawet kiedy gramy postaciami, które nie wiem, nie mają najlepszego gank potencjału, jesteśmy dalej w stanie na przykład zejść z naszym dżunglerem, zabezpieczyć go, aby on mógł na przykład zagrać pod enemy Blue Buffa, pod enemy Grompa. Że w momencie nawet, kiedy my nie osiągamy swojej przewagi, jesteśmy w stanie denajować enemy dżunglera i zapewnić na przykład naszemu dżunglerowi resource, przez co kiedy na przykład zdejmujemy enemy junglerowi resource w topside, no to mu pozostają tak naprawdę dwa wybory. Albo wejść w topside, zgankować tylko naszą linię, albo iść w botside i tak naprawdę mamy spokój na topie przez najbliższe 2 minuty. Okej, czyli wchodzenie do enemy dżungli czy stworzenie priorytetu. Co jeszcze możemy robić jako top laner, żeby mieć wpływ na mapę bezpośrednio w early game? Znaczy, no w early game nie ma teleportacji, więc ten wpływ na mapę jest dosyć ograniczony i poruszanie się i gra dookoła swojego dżunglera to jest tak, powiedziałbym, 80% możliwości top lanera jako wpływu na mapę, bo kiedy nasz dżungler jest ahead, to automatycznie nasz dżungler może przekazać tę przewagę gdzie indziej. I mimo, że jakby fizycznie nie wpływamy na mapę, no to na przykład kiedy sprawimy, że nasz dżungler jest ahead, to jest naszą taką drugą dłonią, która chodzi po bocie, po midzie i pomaga naszym sojusznikom. Więc pamiętajmy o tym, że to jest też gra zespołowa i kiedy dajemy przewagę danej postaci z naszej drużyny, no to ona też jest w stanie pomóc innym teammateom, szczególnie jeżeli chodzi o rolę dżunglera. Ale na przykład kiedy gralibyśmy jakimś Kennenem, gralibyśmy Malphite'em, czyli postaciami, które mają dobre roamy do mida, może też Camille, kiedy uzyskujemy priorytet na topie, bardzo łatwo nam jest sfogować w stronę mida i tak naprawdę szukać ganku na midzie. Na niższym elo oczywiście enemy midlaner nie zrespektuje, pewnie będzie grać agresywnie i będzie starał się tradeować, więc ten gank będzie automatycznie łatwiej. Na wyższym elo same sprawienie, że mamy foga, siedzimy sobie w krzaku, enemy midlaner już będzie tak naprawdę musiał nas respektować, jeżeli nas nie respektuje, no to musi czuć tak naprawdę ten potencjał, że możemy zejść, zgankować go, no i możemy albo go zabić, albo spalić mu samonery, cokolwiek. I też na tym nie musimy nic stracić na topie. Okej, okay, czyli roaming do mida na poszczególnych bohaterach, którzy są w tym dobzi. I z tego, co mówisz jeszcze w samym kursie, pamiętam, że fajne są deep wardy, tak? Czyli powiedziałeś, że wchodzisz do enemy dżungli i zostawiasz te głębokie wardy, czyli nawet jeżeli tu nie znajdziecie tego dżunglera, to ty tu po prostu po spuszczowaniu topa wchodzisz tu, zostawiasz warda tutaj albo tutaj, z tego, co pamiętam, co mówiłeś, i to też ma bezpośredni wpływ na resztę mapy, też w ten sposób kierujesz, no bo jeżeli dajesz wizję swoim teammate'om, bo to też jest w jakiś sposób kierowanie bez zabijania, tak? No tak, szczególnie, że są te roślinki z wizją, które możemy rozbijać i wtedy uzyskujemy automatyczną informację, czy jest enemy, czy są enemy wilki, czy jest enemy grom. Możemy użyć tak naprawdę warda, tak jak pokazałeś, żeby zahaczył i o blue, i o grompa, czyli ten wall, no i później na przykład rozbić sobie hopkę, żeby wrócić z powrotem na linię, dinając również enemy junglera, aby nie mógł jej użyć, nie? Więc tutaj mamy dużo możliwości, kiedy uzyskujemy nasze okna, aby czy to pośrednio czy bezpośrednio wpłynąć na tę mapę. No tutaj widzieliśmy grę z moim dżunglerem, szczególnie w tej grze, gdzie Jarvan dosyć dużo poświęcił mi uwagi i ja mu jakby oddawałem też resource, wchodząc z nim po kampy czy kontestując 2 na 2. Więc to też był jakby sposób, aby kierować grę. Mhm. Dobra. Wydaje mi się, że czas, aby powoli kończyć ten temat na dzisiaj. Mieliśmy zrobić godzinę, godzina za chwilę dobije. Za chwilę przejdziemy do Q&A, także jeżeli macie pytania, to zacznijcie je zadawać na czacie po prostu. Także Kolor na pewno Wam odpowie na te pytania, pomoże Wam w tej kwestii. I też warto wspomnieć o samym kursie, ponieważ to, że robimy ten webinar, to jest jedno, przekazujemy tutaj wiedzę o kierowaniu, a drugie to jest to, że Kolor przygotował dla Was kurs online, w którym Wy tak naprawdę możecie tej wiedzy wyciągnąć wiele, wiele więcej. No bo my tu siedzieliśmy godzinę i przegadaliśmy tak naprawdę w jakiejś części w
wpływanie stopa, kierowanie tych gier stopa. A tej wiedzy w samym kursie jest dużo, dużo więcej, bo jest tu prawie 3 godziny materiału. Także te 3 godziny są przede wszystkim skondensowane, bo Kotor, no, nie poświęcili się ten kurs 3 godziny, co? No nie, nie. Bardzo dużo zrobiłem podobnych nagrywek, bardzo dużo czasu jakby i serca w to włożyłem, że chciałem jakby nie tylko przekazać wiedzę, ale też chciałem, żeby ta wiedza była w jakiś sposób atrakcyjna, żebym się nie zacinał, jak mówię, że bardzo dużo naprawdę poświęciłem temu czasu, powtarzając pewne rzeczy, poprawiając, więc wydaje mi się, że kurs nie tylko jest rzetelny, ale też bardzo fajnie się go słucha i bardzo dużo anegdotek, takich ukrytych też smaczków odnośnie gry w to umieściłem. No tak, tak. No jest to 2 godziny 30 minut kursu, ale jest on zmontowany odpowiednio, jest on odpowiednio przycięty. No i Kotor na pewno poświęcił na niego kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin na to, aby ta wiedza była skondensowana, aby to nie było pitu-pitu, tylko żeby to był konkret. Zrób to tak, tak i tak. No i ta wiedza jest od po kolei ustawiona, tak? Macie tutaj fryzowanie hardpush, macie jak slow pushować, także macie cały wave management. Konkretnie, jak wygrywać linię, krok po kroku, jest powiększanie przewagi, wpływ to pana mapę, tu macie darmowy tak naprawdę materiał, jak grać, kiedy przegrywamy, to jest to, na co dzisiaj nie było dziś tam czasu, ale naprawdę dzisiaj mnie tam ciągnęło, żeby zapytać się o to, bo mówiłeś, że dżungla gra wokół naszej linii, a mnie tam korciło, żeby zapytać, ty Kotor, a co byś zrobił, jakbyś linię przegrywał, nie? Bo tak w solo kolejce jest bardzo często, czy inaczej, nie też ty byś przegrywał linię, tylko że dżungler wokół ciebie by nie grał. I właśnie w tym filmie też to było powiedziane, co robić, kiedy nam nie idzie, co robić, kiedy dżungler wokół nas nie gra, czyli nie jest tak kolorowo. Graj early jak challenger, czyli takie typowa analiza, gdzieś powiedzenie od kolora co i ja, jeśli chodzi o ten early game, no i cały mid late game, bo kurs jest tak ułożony, aby przeprowadzić was od A do Z. Także my dziś skupialiśmy się w tym webinarze, w tym live'ie na mid late game'ie, a w kursie macie co robić na mapie, macie fundamenty walk drużynowych, macie rolę top lanera w walkach drużynowych, macie analizę gry, tam jest split push, macie tak naprawdę wiedzę od A do Z. Także dla tych, którzy chcą tej wiedzy dużo więcej i zobaczyć tak naprawdę, no, całą wiedzę kolora, tak? Wiadomo, nie jest to cała jego wiedza odkąd żyje, ale na pewno jest to większość rzeczy, o których wie, dzięki którym tego challengera wbił. Także no ja osobiście polecam ten kurs, bo ja go sam przerobiłem. Ja gdzieś ten kurs też oglądałem. Ja sam z niego wyciągnąłem bardzo, bardzo dużo, choć tego topa nie gram. Także no ode mnie jest na pewno okejka i no i też patrząc na to, co mówi Kotor, tak? No tyle, ile czasu na to poświęciłeś i tak dalej, no to robi robotę. Także w opisie pod tym filmem macie, pod tym live'em macie ten link, także możecie sobie wejść w ten kurs i go obczaić, poczytać, co w nim jest i tak dalej. No i co? Wydaje mi się, że będziemy przechodzić powoli do Q&A, chyba że jeszcze masz coś do powiedzenia odnośnie samego kursu i tego, jak dziś się to nagrywało, jakie są twoje odczucia, bo w końcu to ty jesteś twórcą i ty siedziałeś nad tym kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. A czy odnośnie jeszcze tak krótko dosyć odnośnie samego kursu, dla mnie to była fajna zabawa, jakby spróbowałem też się przekazać wiedzę w dosyć atrakcyjny sposób i tak, żeby i osoba, która nie ma pojęcia za dużo o grze, aby była w stanie wyciągnąć z tego dużo, no i osoby, które już siedzą na wyższym poziomie, czy mają już diamenta, czy mają platynę, czy nawet master tiera, żeby ta wiedza i te smaczki dla nich też były gdzieś użyteczne, że każdy powinien znaleźć jakby zastosowanie z tego kursu parę jakichś, czy wiele przydatnych wskazówek odnośnie solo, czy ogólnie odnośnie samej gry. No i odnośnie samego kursu... No myślę, że to jest najważniejsze, że ta wiedza jest faktycznie dla każdego, że nie celuje w daną dywizję, tylko ty faktycznie masz tego challengera, grałeś w tych topowych teamach i wyłożyłeś tą wiedzę od A do Z, krok po kroku przeprowadziłeś tych ludzi przez solo kolejkę, przez te Summoner's Rift. Także totalna zgoda, że tutaj każdy znajdzie gdzieś swoją wiedzę. Tak jak powiedziałeś, nawet jakiś Master Tier, myślę, że nawet Challenger z Insta znajdzie tu wiele rzeczy, których się nauczy. Choćby sam film bonusowy, protipy, w których powiedziałeś o wielu tipach takich, które są naprawdę pro do solo kolejki, jak wbijać te wyższe dywizje, co robić i tak dalej. Jakby na pewno no, sporo dywizji, sporo tych rang można naciupać z tym
z tym kursem, tylko trzeba jednak się wysilić i go przerobić, tak? A nie rzucić okiem i zapomnieć. Przejdźmy do samego Q&A, bo na pewno wiele ludzi ma pytania. Rzucisz okiem kolor, co tam ludzie pytają? No mogę spojrzeć na czat, tylko od razu czytać, nawet jak nie jestem pewny, pytanie, czy na początek sobie przeczytać i wtedy przeczytać głośno. Znaczy, no możesz sobie tam zerknąć i... Okej. Pytanie, jakie nawyki kolor praktykuje? Nie rozumiem do końca tego pytania. Nawyki, czyli jakieś takie rzeczy jak na przykład robisz przerwę między każdą grą, albo nie wiem, nie grasz jak jesteś stiltowany. Takie twoje daily rzeczy, które po prostu robisz, bo jesteś sobą, tak? Jakby twoje... No takie nawyki, tak jak nawykiem jest każdego ranka picie kawy na przykład, albo nawykiem jest no takie case. No niektórzy gracze, pro playerzy mają jakieś swoje sposoby wytrenowane na zasadzie, że robią to, bo wiedzą, że to im coś daje, tak na przykład. No, odnośnie samych nawyków, no to przede wszystkim staram się nie grać solo queue na swoim głównym koncie, czyli na, no, tak naprawdę na topkę w Europie, kiedy no, czuję się źle, nie zjadłem, mam samopoczucie złe, coś się stało prywatnie. Staram się raczej w momencie, kiedy jakby to zdrowie psychiczne u mnie nie gra, to staram się nie grać, bo solo queue to nie jest jakby najlepsze miejsce, gdy czujesz się źle, nie jesteś w stanie się skupić, żeby grać, więc ja staram się wtedy po prostu albo iść na inne konto, na jakiejś niższej dywizji, albo po prostu pograć w jakieś inne gry, iść pobiegać, czy inne rzeczy już poza tak naprawdę samą grą. A jeżeli chodzi do nawyków, to przed graniem solo queue takowych nie posiadam. Przed graniem na przykład oficjali, no to już bardziej jakby jakieś tam swoje nawyki mam, że na przykład lubię pójść na spacer, czy lubię na przykład zjeść przed graniem meczu oficjalnego i tak dalej. Co zrobić, jeśli przeciwnik gra counterpicka i gra dużo lepiej mechanicznie od ciebie? Jeżeli znajdujesz się w złym matchupie i ktoś gra dużo lepiej mechanicznie od ciebie, to ty możesz na przykład grać mądrzej, możesz myśleć, jak możesz pomóc swojej drużynie, pomimo tego, że na przykład jesteś outplayowany na swojej linii, tak aby pomóc im zabezpieczać przewagi na ich liniach, na przykład dając za to wave'a na topie. Oczywiście, że oddawanie samemu, aby dawać innym teammateom, nie jest aż tak dużą frajdą, jak na przykład własna dominacja, ale kiedy chcemy wygrywać grę, no to powinniśmy poświęcić jakby siebie w pewnym sensie i przełożyć na dobro drużyny. Powiedzmy, że jesteś Tryndall z Hullbreakerem i zniszczyłeś już wieżę na topie i na bocie. Została wieża na midzie. Gdzie wtedy idziesz? Jeżeli zniszczyłeś te jedynki na obu sideliniach, no to twoim zadaniem jest zapuszowanie tak naprawdę któregoś sidelane'u, czy to, jak powiedziałeś, topa albo bota. No i zapuszowanie to aż pod te dwa. Kiedy uzyskasz priorytet na sidelinii, możesz na przykład uzyskać wtedy okno, kiedy enemy top laner albo jakakolwiek osoba tak naprawdę z teamu znajduje się albo na bocie, albo na topie i odbiera wave'y na bocie, wtedy ty otrzymujesz okno, aby zejść do mida ze swoją drużyną i w number advantage tak naprawdę albo siege'ować mida, albo korzystać z pushu. Akurat Tryndamer na przykład nie jest aż tak dobrą postacią, aby siege'ować i zazwyczaj Tryndamerem, kiedy już schodzisz, chcesz podjąć tę walkę, więc możesz zwyczajnie schodzić do swojej drużyny i próbować zainicjować jakąś walkę. Oczywiście z głową, nie powinieneś tego robić nachalnie, też możesz zwyczajnie grać pod kampy w enemy dżungli i fanelować gold w siebie. Jak rozwalić Ignite'a na topie? Kiedy gracie na przykład teleporta na Ignite'a, to bardzo ważne jest, abyście liczyli tak naprawdę ten lethal range. Jakie obrażenia jest w stanie zadać enemy postać z Ignite'em? I pamiętajmy o tym, że kiedy przeciwnik nie gra z teleportem, o wiele łatwiej jest go spaniszować. Kiedy na przykład podejmie zły trade, jesteście w stanie zaliczyć recall, jesteście w stanie steleportować z powrotem na linię i nic się nie stało. Przeciwnik nie ma tego luksusu, więc możecie szukać tak naprawdę trade'ów i kiedy już będzie bez zdrowia albo przy niskim pasku zdrowia będziecie oboje, możesz zrecallować, uzupełnić tak naprawdę zapasy z nowymi itemami i z full health'em, możesz grać od nowa laning phase, gdzie przeciwnik będzie musiał uzyskać pomoc od swojego dżunglera albo po prostu będziesz go gnoił na linii, bo tego zasobu on już nie posiada.
Jakie postacie polecasz na start, na topa? W sumie zależy od poziomu, ale wydaje mi się, że dobrymi postaciami na topa, które uczą w sumie gry, to będzie na pewno granie Gwen, granie... wydaje mi się, że Camille powinna być ok, jakiś Jax, Klett. Postacie te z sustainem, jak na przykład Vladimir, Fiora, jeżeli operujesz, czy lubisz grać tankami, on jest dobrym przykładem, jest ostatnio dosyć silny, Malphite w wybrane matchupy, jakby jest duża różnorodność na topie i przede wszystkim powinno się zwracać uwagę na to, co najbardziej ci sprawia fun. I na topie mamy ten luksus, że naprawdę do wysokiego mastera można grać czym się chce, wiele osób wbijało różnymi postaciami na topie, wysokie dywizje, więc odnośnie topa tutaj nie ma praktycznie ograniczeń. Kiedy dodżować gry? Masz jakieś przykłady kompozycji? Odnośnie dodżowania gier, tutaj zależy po co gramy. Ja praktycznie nie dodżuję gier, dodżuję gry wyłącznie kiedy na przykład w lobby, zanim gra się zacznie, nastawienie w drużynie jest negatywne, że ludzie już zanim gra wystartowała, wyzywają się z powodu, że na przykład spotkali się w poprzedniej grze. Tak, stricte pików staram się nie dodżować. Wiadomo, że są jakieś ustępstwa, że zdarzają się tak kategoryczne matchupy czy troll piki, że trzeba zdodżować, ale jednak starałbym się grać pod tak zwany improve, aniżeli pod LP, dodżując gry, i raczej ciężko jest uwzględnić jakiś rodzaj kompozycji, kiedy powinieneś zdodżować, a kiedy nie. Kiedy czujesz na przykład, że nie chcesz grać danej gry, po prostu zdodżuj. Pytanie. Odnośnie tego, czemu w najwyższym poziomie w Korei proxy singed nie istnieje. Przecież dużo ludzi mówi, że to jest dobre, więc jak to potencjalnie spaniszować? Takiego singeda enemy. Proxowanie singedem wydaje mi się, że już dosyć dawno wygasło. Było to popularne kilka sezonów temu, ale na chwilę obecną przede wszystkim proxowanie nie jest najlepsze z tego względu, że możesz łapać tę osobę proxującą. Oczywiście, że wraz z trwaniem gry te śmierci się nabijają, będzie ta osoba bardzo dużo czasu kupowała, ale równie dobrze można go zignorować, możesz sobie łapać te miniony tak naprawdę za zero, czy możesz też zacząć proxować tego singeda i uzyskiwać taki sam recall timer jak on. I głównie tutaj singed jest o tyle nieprzyjemny, że skipuje ten laning phase, więc odnośnie samego grania na niego powinieneś na początek spróbować go nie dopuścić do pozycji, w której może proxować, co to znaczy, że nie powinieneś pozwolić mu wejść do swojej dżungli. Jeżeli obstawiasz dżunglę, to singed ma zdenajowane early proxowanie, a przede wszystkim na tym polega ta taktyka, więc obstawianie swojej dżungli denajuje proxującego singeda. Myślę, że jeszcze dwa pytanka i będziemy powoli kończyć, co? Jakieś fajne dwa pytanka dobrze, wybierz. Dobrze, dobrze. Co zrobić, jeżeli są teamfighty 5-5 na midzie, a ty bardzo behind i nie za dużo możesz zrobić? W takiej sytuacji przede wszystkim, kiedy nie jesteśmy w stanie zrobić za dużo w teamfightach, czy to w kwestii, że jesteśmy behind, czy to jakby definicji naszej postaci, jakiej gramy, bo nie wszystkie postacie nadają się najlepiej do teamfightów, możemy zwyczajnie grać side linie i próbować izolować grę 4-4, kiedy na przykład enemy top laner jest ahead i przyciągać uwagę na przykład enemy top lanera na linię z powrotem, czy do side linii, aby pushować, czy to wieże, te jedynki, te dwójki i ograniczać grę do 4-4. Szukam jeszcze pytanie jakieś fajne. Pum, 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 pum. Kiedy kończy się laning phase? Laning phase potencjalnie kończy się po wzięciu pierwszej wieży na topie. Tum, tum, tum. Masz jakieś swoje sposoby na skontrowanie Hullbreakera? Głównie chodzi o 1-1. Odnośnie Hullbreakera dostał on dosyć sporo nerfów w ostatnich patchach i wydaje mi się, że odnośnie samego Hullbreaka bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie wygrywać z enemy top lanerem, na przykład 1-1, powinniśmy zwyczajnie oddawać ten push, grać pod out push tej side linii i w momencie, kiedy na przykład chodzi do objective fightów, czy łapania enemy side lanera z naszym junglerem, mamy takie okna, gdzie łatwo jest to spaniszować, bo
Hullbreaker jest fajnym itemem, jeżeli gramy na izolacji, ale kiedy pojawia się więcej osób czy teamfight, Hullbreaker dosyć średnio wypada z innymi itemami, opóźnia swoje power spike'i i poza samymi statystykami Hullbreaker nic cię nie oferuje. Więc tutaj unikamy jeden na jeden, jeżeli ktoś złożył Hullbreakera, czekamy tak naprawdę, aż nasza drużyna będzie mogła nam pomóc i czekamy pod ewentualne fajty na obiektywach. Również istnieje możliwość, że możesz zmeczować Hullbreaka, jeżeli czujesz, że na przykład meczujesz Hullbreaka, jesteś w stanie wygrać jeden na jeden. Wiedza kolora jest ogromna. Także będziemy powoli kończyć, bo moglibyśmy mówić o tym tak naprawdę godzinami. Także podsumowując, no, temat kierowania gier z topa jest już wam bardziej znany. Oczywiście była to kropla w morzu i znacznie więcej tej wiedzy, jeżeli chcecie, jest na pewno właśnie w tym kursie online. Także co mogę powiedzieć od siebie? Fajna wiedza, kolor przekozak, jeśli chodzi o topa. Jego sposób tłumaczenia dla mnie jako też trenera, co gdzieś trenuje kilku lat, jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I tyle. Jad Kolor, tobie dziękuję za dzisiaj, za to, że podzieliłeś się z nami tą darmową wiedzą, że przekazałeś ją ludziom, że teraz więcej osób będzie mogło w Polsce tego topa w przyzwoity sposób grać. I w takim razie kończymy na dzisiaj. Możemy się pożegnać z widzami, też dzięki, że byliście. Fajnie, 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 że wpadliście na tego live'ika. Dzięki za live'a, dziękuję za miłe przyjęcie i pa, pa. Trzymajcie się, do następnego i cześć.